To, czym się Polacy powinni tak bardzo chwalić i tak bardzo pieścić, to jest język. Mamy tak piękny język, a zwłaszcza język w opisywaniu uczuć. Może filozoficzny, niemiecki się bardziej nadaje do filozofii, ale do uczuć. Jak powiesz do kogoś, chodźmy na kawusie, to już go lubisz. Jak komuś powiesz, kawusia, idziemy na kawusie, to znaczy, chcę z tobą iść bardzo. A na co? A Włosi mówią, no idziemy, prendiamo un caffè. No zawsze jest caffè. Bezosobowe, a kawusia to już jest, że lubimy się. No i nie bez kozery Noble poszły do literatury. Tym jesteśmy potęgą, mówi to filolog polski.